Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z organizacją mojej toaletki. Zawsze ten odcinek nagrywałam gdzieś tak na początku stycznia, gdzieś tak po vlogmasach, ponieważ wtedy dochodziły mi kosmetyki, no i parę rzeczy w tej toaletce się zmieniało. Dlatego wtedy nagrywałam taki update tej toaletki, a teraz z racji takiej, że wiedziałam, że będę miała nowy pokój i nową toaletkę, to stwierdziłam, że przeczekamy, no i nagram właśnie organizację już takiej nowej toaletki, a więc w końcu się doczekałam tego nowego pokoju, mamy toaletkę, wszystko jest pięknie ułożone, więc nagrywam właśnie tą organizację. Tak to wszystko się prezentuje i może zaczniemy od takich podstawowych informacji typu co skąd jest, a więc sama toaletka była robiona przez mojego tatę razem właśnie z tymi półkami, które są obok tej toaletki. No a na przykład te półki, które są na ścianie, one są z Mrówki, szafka obok tej toaletki jest z Jiska, no i ta pufa jest z Action. Co do samego lustra, to wszystkie informacje zostawię Wam w opisie, łącznie z linkiem, więc jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do opisu. No i może zaczniemy sobie od tej szafeczki. Jeszcze na samym początku dodam, że na niej oraz na mojej toaletce jest położone takie mleczne szkło, które chroni blat przed rysowaniem się, więc to też jest spoko opcja, jeśli nie chcecie, żeby Wam się blat rysował, bo wiadomo, łatwiej jest wymienić takie szkło, a nie blat. No ale wracając już do tej szafki, tak jak powiedziałam, jest ona z Jiska i łącznie właśnie z tą szafką były te takie pojemniki, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy możecie je kupić osobno, ale wydaje mi się, że raczej nie, bo chciałam sobie właśnie je dokupić, ale nigdzie nie mogłam ich znaleźć. Zaczniemy od blatu, no i na nim znajdują się m.in. moje perfumy i one pełnią funkcję bardziej taką dekoracyjną, ponieważ ten zapach jest mega dziwny i nie jestem w stanie określić, czy mi się w końcu podoba, czy nie podoba. W każdym razie same perfumy bardzo ładnie tutaj wyglądają. Obok znajduje się taki wazon z temu, łącznie z takimi liściami, roślinkami, nie wiem jak to się nazywa, ale to również właśnie jest z temu. No i już ostatnia rzecz, czyli taka świeczka z pawonkella, która pięknie pachnie. Przejdźmy do pierwszego koszyczka, w którym znajdują się głównie moje okulary i jeszcze wachlarz z Grecji. Nie jestem w stanie za bardzo Wam powiedzieć, skąd te okulary są, ale głównie kupuję je w New Yorkerze, ponieważ tam mają właśnie bardzo ładne okulary, albo też na Shine, też są spoko, tyle że trochę dłużej trzeba na nie czekać. Przechodzimy do kolejnego koszyczka i tutaj znajduje się kolekcja moich klamr i może zacznijmy od tego, że te dwa pojemniki są steady, bo właśnie teraz mi się to przypomniało, więc dam Wam na samym początku. No a same klamry, no to w większości są one albo z Shine'a, albo z Temu, albo właśnie z H&M-u. Na przykład ta jest z H&M-u, ta jest, wydaje mi się, że z Rossmana, ale z H&M-u jest też ta. No dużo jest tych klamr z H&M-u, te są na przykład z Temu, a ta z Shine'a, ta też chyba z Shine'a. Wokół są jeszcze dwie gumki, takie w stylu scrunchie i takie przypinki, które sobie wzięłam z brandy Melville. No i już ostatni koszyczek, w którym znajdują się m.in. moje kokardy, jakiś zapas gumek, jest ich całkiem sporo, też jakieś takie spinki kokardowe, wstążki, które nie wiem, co tutaj w ogóle robią, ale musiałam je gdzieś dać, są też jakieś różne tutaj opaski z tyłu, więc tutaj jest wszystko i nic. Przejdźmy teraz do toaletki, zaczniemy sobie od lewej strony, mam tutaj m.in. taką podstawkę od dziewczyny z Instagrama, ale niestety jej nazwa jest troszkę skomplikowana, więc jej nie powiem, po prostu gdzieś tutaj Wam wkleję jej nazwę, no i też link do jej konta zostawię Wam w opisie. No ale przechodzimy dalej, tutaj jest też taki talerzyk na biżuterię i ja tutaj głównie mam jakieś kolczyki i pierścionki, w których najczęściej chodzę. No i już ostatnia rzecz, czyli taki stojak na biżuterię, ponownie, to jest właśnie taki bardziej kącik z biżuterią. W każdym razie ten stojak dostałam od Amelii, więc niestety Wam nie powiem, skąd on jest, a szkoda, bo wygląda bardzo ładnie. No a na nim mam głównie jakieś takie naszyjniki, w których również najczęściej chodzę, bo to nie jest cała moja kolekcja i wiem, tutaj jest sporo, ale naprawdę ja tych naszyjników mam mega, mega dużo. No ale tutaj głównie mam jakieś takie perełki, tu w ogóle jest też srebro, tylko że w troszkę innym odcieniu. Z tyłu są jakieś takie inne naszyjniki, w których już rzadziej chodzę, no i też perełki. Po prawej stronie już zaczynają się bardziej kosmetyki, no ale zacznijmy sobie od takiego lusterka, które kupiłam w Rossmanie i powiem Wam, że mega długo szukałam jakiegoś takiego fajnego lusterka, które mogłabym dać sobie właśnie na blat i na początku kupiłam sobie to takie z Ikei. Myślę, że ono jest całkiem dobrze znane, aczkolwiek ta jakość tego lusterka, ja miałam wrażenie, że ono się zaraz rozwali, więc stwierdziłam,
stwierdziłam, że poszukam czegoś innego i znalazłam takie właśnie lusterko w Rossmanie, jest prześwietne i mogę Wam je polecić i chyba w ogóle też kupiłam je na promocji, więc nie wiem, czy dalej ta promocja jest, ale jak coś, to biegnijcie do Rossmana. Obok mamy taki organizer z Temu na pędzle i powiem Wam, że za bardzo nie jestem z niego zadowolona, bo jest mega duży i mi taki nie jest potrzebny, bo ja mam mało tych pędzli, a raczej mam jeszcze jakieś tam pędzle, tyle, że one są pochowane, bo po prostu mam tutaj te takie, których używam i niepotrzebne mi są inne na jakąś taką wystawę i najprawdopodobniej kupię sobie jakiś inny ten pojemnik na te pędzle, ale na razie jest coś takiego. No ale przechodząc do samych pędzli, to moje są z Morphorcare i tutaj gdzieś może jest ta nazwa, o tak, Morphorcare. No i są bardzo ładne, mega pasują właśnie do tego mojego wystroju i jeszcze oprócz samych pędzli mam też takie coś do rozczesywania rzęs, często się o to pytacie i ja to zamawiałam chyba na Shine albo na Temu, w każdym razie możecie znaleźć to na obu tych stronkach i też jest mega fajne, jeśli chcecie sobie te rzęsy jakoś tak fajnie jeszcze rozczesać. Tutaj mamy bardziej taką skrytą podstawkę, która jest z Temu i na niej mam wyłożone kosmetyki, te takie, które były troszkę droższe, no i te takie, które właśnie ładnie wyglądają, bo musicie przyznać, że fajnie to wygląda. No i już Wam mówię, co tutaj między innymi mamy. Olejek z Diora, ja go zamawiałam na Notino, ponieważ tam kosztował chyba 160 zł, a nie 200 tak jak na Sephorze lub Douglasie. W każdym razie jest to odcień 0,15 z tego, co mi się wydaje. I czy jest on warty tej ceny? Totalnie nie. Dosłownie taki sam efekt dostaniecie, jak sobie posmarujecie usta jakimś takim najtańszym olejkiem z Rossmana, więc no opakowanie robi wrażenie i myślę, że dużo osób kupuje ten olejek dlatego, że jest popularny, ale czy jest taki wow i ten efekt faktycznie jest warty tych prawie 200 zł? No nie do końca, więc tutaj jeśli chcecie go sobie kupić, to no radzę się zastanowić. Dalej mamy bronzer z Rare Beauty w odcieniu Happy Soul i jego mogę Wam polecić. W końcu się przekonałam do tych bronzerów i ten naprawdę jest bardzo fajny, wklepuje się jak masełko i na pewno nie zrobicie sobie nim krzywdy. Jest mega fajny i ja właśnie używam go już od dłuższego czasu w moim takim codziennym makijażu. Mamy też mgiełkę Victoria's Secret. To jest ten zapach Romantic. Nie zużyłam jej jakoś dużo, ponieważ bardziej używam perfum z Victoria's Secret. W każdym razie co do samej mgiełki, to pachnie ona bardzo ładnie. Osobiście podoba mi się bardziej niż ta waniliowa. Nie wiem czemu tyle osób się nią zachwyca, bo moim zdaniem jest taka mocno średnia. No i też mogę Wam powiedzieć, że ta mgiełka mega długo utrzymuje się na ubraniach. Nie na ciele, na ubraniach, więc jeśli szukacie czegoś właśnie takiego fajnego, co będzie się długo utrzymywało, to mogę Wam to w sumie polecić. Mamy tutaj też olejek do włosów z Gizou i ja mam tą pojemność 50 ml i nie zużyłam go jakoś najwięcej, bo nie nakładam go codziennie, a też wiadomo, no tego olejku nie daje się jakoś dużo na te włosy, ale czy jest ten olejek warty tej ceny? Jeszcze nie wiem, bo w ogóle ostatnio sobie kupiłam olejek do włosów z Sayosa i jestem po pierwszym zastosowaniu i nie wiem, czy ten efekt bardziej mi się nie podoba od tego właśnie z Gizou, ale to jeszcze Wam dam znać, jak sobie go troszkę dłużej potestuję. Tutaj z tyłu mamy najlepszy róż na świecie z Rare Beauty, to jest odcień Hope i jest mega ładny, ale wiadomo, uważajcie z ilością nakładania tego różu, bo jest mega mocno napigmentowany i nie musicie wcale jakoś dużo go nakładać, żeby ten efekt był widoczny, ale ja totalnie mogę Wam go polecić. Przedostatnia rzecz, czyli taka maseczka na noc, na usta z Laneige i tak jak powiedziałam, ona jest na noc, a ja często ją sobie nakładam na dzień, ponieważ daje taki fajny efekt, wygląda jak błyszczyk i właśnie często dużo osób się mnie pyta wtedy, co ja mam na ustach, więc ładnie się prezentuje. No i też mogę Wam ją polecić, bo bardzo fajnie nawilża. No i już ostatnia rzecz, czyli takie serum albo odżywka, już nawet nie pamiętam, w każdym razie do rzęs z Long for Lashes, chyba tak. To myślę, że jest dosyć mocno popularne i też miało swój czas na TikToku, aczkolwiek ja za bardzo Wam tutaj nic nie powiem, bo ja tego cały czas nie używam. Jedynie wtedy, jak nawet nie wiem, jak Wam to opisać, ale mam często tak, że jak siedzę, to sobie ściągam tusz z rzęs palcami i wtedy mam często braki w rzęsach. W ogóle nie pytajcie, czemu ja tak robię, ale nie wiem, nie jestem w stanie tego kontrolować. W każdym razie właśnie jak coś takiego mi się zdarzy, to wtedy sobie nakładam tą odżywkę i no w miarę szybko te rzęsy powracają, więc jeśli jesteście tak samo dziwni, jak ja, to polecam. Także zrobiłam Wam taką troszkę recenzję tych drogich kosmetyków, czy warto, czy nie, więc mam nadzieję, że Wam pomogłam, jeśli mieliście jakieś tam zwątpienia. Zanim jeszcze przejdziemy do szuflad, to omówimy sobie na szybkie o te półki, ponieważ jeszcze ich nie omawiałam.
Na pierwszej półce mamy bardziej moją biżuterię i są to jakieś bransoletki. Tutaj mamy m.in. moją bransoletkę z charmsami z Pandory. Tutaj też jest z Pandory, ta też jest z Pandory. Tutaj są kolczyki z Clairsa, z Clairesa, w końcu nie wiem jak to się czyta. No i jeszcze taka z kokardką, ona jest z Lilo. Sam stojak jest z Temu, z tego co pamiętam. Świeczka jest z Shina, a ten świecznik również z Shina. Wyżej są moje perfumy i najładniejsze są te z Victoria's Secret, aczkolwiek nie ma ich nigdzie, ja nie wiem czy oni je wycofali czy co, ale jeśli tak to mega szkoda, bo to są najpiękniejsze perfumy na świecie, naprawdę. Te też są spoko, aczkolwiek coś mi zaczęło śmierdzieć, ale nie wiem czy to czasem nie dlatego, że one już po prostu swoje mają i dosyć długo już u mnie stoją. No i z tyłu jeszcze perfumy Stosa, również mega ładne. No i wyżej mamy już takie półki pełniące bardziej funkcję dekoracyjną i niestety nie pamiętam skąd są te ozdoby, więc tutaj Wam niestety nie pomogę. No i w końcu przechodzimy do szuflad i może na samym początku od razu powiem, że same organizery są z Pepco, ponieważ praktycznie w każdej tej szufladzie są te organizery, więc teraz Wam od razu to powiem. No i w tej szufladzie mam głównie takie kosmetyki, które używam do codziennego makijażu, żeby one po prostu nie były porozrzucane po całej tej toaletce, więc już Wam wszystko pokazuję. Na samym początku mam kolekcję moich gąbeczek i w ogóle przed nagrywaniem tego odcinka stwierdziłam, że je umyję, a mega mi się nie chciało, więc liczę na jakieś słowa uznania w komentarzach czy coś. W każdym razie przechodząc dalej, mam tutaj taki większy pojemniczek, w którym jest m.in. puder z Paese i niech ktoś mi napisze, czy to jest ten puder ryżowy, czy jakiś inny, bo jest chyba kilka rodzajów tych pudrów, a ja nie mam pojęcia, które to jest, bo kupowałam to w pośpiechu i no nie pamiętam, a jest mega fajny, więc jak będę chciała sobie kupić kolejny, to nie będę wiedziała jaki, więc niech ktoś mi wyprowadzi z mojej głupoty, bo ja naprawdę nie wiem. No ale dalej przechodzimy i tutaj mamy taki krem BB z Under 20 w odcieniu 01 i jest mega fajny, ponieważ ma spoko krycie, a też nie daje takiego efektu takiej typowej mocnej tapety na tej twarzy. Ja za bardzo czegoś takiego nie lubię, więc jeśli też macie takie preferencje makijażowe jak ja, to mega Wam go polecam. Obok mam taki korektor i nie mam pojęcia co to jest w ogóle za firma, ale kupiłam to w Hebe dlatego, że było na promocji i miało ładne opakowanie i wyczytałam, że jest tutaj SPF, więc to wzięłam. W każdym razie jest to korektor pod oczy i muszę sobie kupić właśnie kolejny. Nie wiem czy ta firma ma takie normalne korektory, ale jeśli tak to koniecznie muszę go kupić, bo to krycie jest no świetne. W kolejnym pojemniku mamy m.in. białą kredkę do robienia linii wodnej z Eveline i mega łatwo się nią robi tą linię wodną i też bardzo ładnie wygląda, więc mogę Wam ją właśnie polecić. Też taki rozświetlacz z NYXa. Ostatnio za często go nie używam, ponieważ mam inny rozświetlacz, ale też jest spoko. Oprócz tego mam tutaj też taką szminkę z Charlotte. To jest odcień Pillow Talk i jeszcze do tego konturówka również Pillow Talk. Obok mam moje tusze do rzęs i ten czarny z Lancome używam na te górne rzęsy właśnie odkąd dostałam tą paczkę z tym tuszem, bo na początku miałam takie podejście, że nie będę kupować tych takich droższych tuszów, bo po prostu mi się to za bardzo nie opłacało na codzienne malowanie, taki drogi tusz, no skończy się po miesiącu, więc stwierdziłam, że no nie opłaca się, ale właśnie dostałam go w paczce i ten efekt jest przepiękny, że nie wiem czy właśnie nie kupię sobie tego tuszu jak mi się teraz skończy, no ale już te dolne rzęsy maluję sobie tym z Maybelline Sky High, czyli tak jak zawsze. Przechodzimy wyżej i tutaj mamy taki żel do brwi z Benefitu i właśnie jak mi się on skończy, to kupię sobie kolejne opakowanie, bo jest mega fajne. Tyle, że tym razem sobie kupię to większe opakowanie. Dalej mamy rozświetlacz z Fenty Beauty i to jest mój ulubiony kosmetyk. Naprawdę warty każdej złotówki. Jeśli zastanawiacie się, czy go kupić, to nie zastanawiajcie się dłużej, po prostu go kupcie, bo jest prześwietny. Ten efekt jest no powalający, a w słońcu to już szczególnie. Obok mam też taki biały, brokatowy cień Sephory, którym często robiłam właśnie te kąciki oczu, aczkolwiek teraz jak jest lato, to za bardzo tego nie robię. W sumie nie wiem czemu, po prostu jakoś tak sobie stwierdziłam, że w lato tego nie robię, ale też właśnie fajny efekt daje. No i już takie ostatnie rzeczy w tej szufladzie, czyli spinki od Lexi i jakieś właśnie tam zalotki, bardziej takie rzeczy do rzęs. Przechodzimy do kolejnej szuflady i tutaj mam kosmetyki, których tak rzadziej używam i może zaczniemy sobie od tego największego pojemnika, a więc mamy tutaj taki cień do powiek z Paese. Jeszcze nie miałam okazji go przetestować, aczkolwiek za niedługo właśnie sobie go użyję, ponieważ będę miała taką troszkę większą imprezę, więc zobaczymy właśnie jak będzie mi się sprawdzał. W każdym razie to jest odcień taki różowy.
Tutaj mamy paletkę rozświetlaczy z Golden Rose i ja praktycznie cały czas używałam ten taki najjaśniejszy, zanim sobie kupiłam ten z Fenty. I też jest bardzo fajna, mogę Wam tą paletkę polecić, ponieważ no, daje fajny efekt ten rozświetlacz. Obok mamy kolejny rozświetlacz, tym razem z AA, który też przez pewien czas był mega popularny na TikToku, aczkolwiek mi totalnie się nie sprawdził, nie używam go. Zostawia on okropne plamy i no nie polecam go. I już ostatnia rzecz, czyli taka paletka Julie Costery z cieniami i chyba rozświetlaczem. Za bardzo ostatnio z niej nie korzystam, aczkolwiek kiedyś cały czas właśnie korzystałam z tego cienia i też z tego rozświetlacza. Niżej mamy kolekcję moich błyszczyków i tutaj mamy m.in. taką bardziej już szminkę z Maybelline. Też taki błyszczyk matowy z Kylie, do tego konturówka Kiko Milano, mogę Wam polecić. Też taki błyszczyk z Lovely. Jego za bardzo nie używam, ponieważ jest taki troszkę ciemny i moim zdaniem wygląda to troszkę średnio u mnie. Lifter Gloss z Maybelline też mogę Wam polecić, to jest odcień 003. No i jeszcze taki błyszczyk znam, on akurat moim zdaniem jest taki mocno średni, ponieważ te drobinki brokatu mega mocno właśnie czuć na tych ustach. Tutaj mamy taki mniejszy pojemnik i znajduje się w nim takie mydełko do brwi z Eveline. Ja je przez długi czas używałam, ale po jakimś czasie właśnie przestało mi ono trzymać te brwi, więc nie wiem czy inni też tak mieli, ale mi po prostu no już nie trzymało tych brwi. Wyżej mamy dosyć sporą kolekcję moich tuszy do rzęs i jest to m.in. Maybelline, kolejny Maybelline, taki niebieski z Gosha i niebieski z Eveline i mogę Wam właśnie polecić ten z Maybelline. Ja przez długi czas właśnie malowałam nim rzęsy. Ten ostatnio właśnie sobie przetestowałam i też jest mega spoko. Daje właśnie taki efekt jak Sky High, tyle że po trzech warstwach. A tutaj właśnie macie to za pierwszym razem. Ten też jest spoko, aczkolwiek troszkę trudno nim się maluje te dolne rzęsy. Już miałam mówić w brwi. Ja już się po prostu gubię w tym, co mówię. No i jeszcze co do tych niebieskich tuszy, to moim zdaniem lepszy jest ten z Gosha. Obok mam kolekcję moich korektorów i jest to m.in. NAM. Jeszcze mam tutaj taki puder w kulce, który kupiłam w Rossmanie. Za bardzo tego nie używam, bo no nie wiem, nie widzę jakiegokolwiek efektu. Ale oprócz tego mamy jeszcze taki korektor z Eveline i właśnie te korektory mogę Wam również polecić. No i już ostatnie kosmetyki w tej szufladzie, czyli taki róż z Annabelle Minerals. Tutaj mamy chyba puder z tego, co kojarzę. I jeszcze podkład również z Annabelle Minerals. Trzecia szuflada jest dosyć mocno zróżnicowana i tutaj już Wam nie będę tak dokładnie opowiadała o tych kosmetykach. W każdym razie mamy tutaj takie doczepiane rzęsy z Eylure, chyba tak to się czyta, a jeśli nie, to mnie poprawcie. Puder znam, który ostatnio dosyć często używałam do momentu, w którym właśnie nie kupiłam sobie tego pudru z Paese, ale też jest mega spoko. Takie gąbeczki, chyba tak to się nazywa, z Annabelle. Oprócz tego z Annabelle mam jeszcze taki podkład, też jest mega spoko. No i puder z NYXa, też przez długi czas go używałam. Bronzery z Shiglam, one są też spoko, mogę Wam je polecić. Podkład znam, ostatnio go nie używam, bo jakoś mi się tak, nie wiem, ciastkował na tej twarzy, więc nie wiem, zrobiłam sobie taką małą przerwę od niego. W tym pojemniku mam kosmetyki bardziej takie do okolic oczu, m.in. właśnie kępki, coś do brwi, jakieś tam eyelinery i kredki. Nie wiem, bardzo dużo rzeczy, ale za bardzo z tego nie korzystam. No i już ostatni pojemnik, czyli takie dwie niebieskie kredki z Gosha, pisak do robienia piegów z tej takiej kolaboracji Gen Z z Belle. Taka tutaj temperówka, czy tam strugaczka, nie wiem jak to się tak dokładnie nazywa, w każdym razie do tych kredek. No i jeszcze coś takiego, nie mam pojęcia co to jest. W przedostatniej szufladzie mam rzeczy już bardziej takie do włosów, m.in. prostownicę z Fale Loki Koki, chyba tak. Szczotkę z Olive Garden, ona jest mega spoko, ale w końcu muszę ją umyć, bo ostatnio jak widziałam w Hebe jak wyglądają te nowe, a jak wygląda moja, no to no tak nie za bardzo. Też taki grzebień właśnie do rozczesywania m.in. loków, to akurat kupiłam w Chińczyku i też zapas gumek. No i już ostatnia szuflada, w której znajdują się m.in. kosmetyki ze współpracy. Mam tutaj też taką kosmetyczkę od dziewczyny z Instagrama. Druga kosmetyczka jest już bardziej na jakieś takie słuchawki lub po prostu mniejsze rzeczy. Tutaj są jakieś takie spinacze chyba i kolekcja pudełek z Pandory. Dobrnęliśmy już do końca, a w trakcie nagrywania kamera zdążyła mi się rozładować chyba z 5 razy, bo obie baterie nie były naładowane do końca, więc świetnie się przygotowałam do nagrywania. No ale pomijając już ten świetny fakt, to dajcie znać, co myślicie o mojej toaletce, jak Wam się ona podoba, a my widzimy się w kolejnym odcinku, a więc zostawiajcie łapeczki, a my, tak jak powiedziałam, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!